wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor. Organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Poznajmy się. Autyzm to choroba, o której w Polsce wciąż mówi się niewiele. Mimo iż specjaliści mówią o jego inwazji, kilkanaście lat temu psychiatrzy diagnozowali kilka przypadków autyzmu rocznie. Dziś kilka tygodniowo. W naszym mieście pomocą osobom autystycznym i ich rodzinom zajmuje się Białostocki Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. My obejmujemy jak gdyby rodzinę całościowo opieką, czyli dostosowujemy nasze działania do potrzeb i możliwości danej rodziny. Tak? Wiadomo, że priorytetem dla rodziny jest niesienie pomocy dla dziecka, usamodzielnianiu, w usprawnianiu komunikacji, w eliminacji zaburzeń sensorycznych, tak? Bo to, co dla nas jest przyjazne jako ludzi zdrowych, dla autysty stwarza świat zagrożeń, niepokoju, lęku, na który on działa agresją. Tak? On ma nadwrażliwości słuchowe, zaburzenia pola widzenia i różnego rodzaju czynniki, z którymi nie potrafi sobie radzić. W związku z tym my obejmujemy opieką całą rodzinę. Priorytetem jest dostosowywanie działań indywidualnych terapii, tak? Prowadzenie działań grupowych, szkolimy rodziców, prowadzimy grupy wsparcia, no i oczywiście otwieramy placówki, ażeby ten rodzic wiedział, gdzie ma się udać po określoną i oczekiwaną przez niego pomoc. Określenie, może najprościej będzie, to jest takie neurorozwojowe zaburzenie właściwie młodego organizmu, tak, które ujawnia się w okresie wczesnodziecięcym. U niektórych dzieci ujawnia się ono wcześniej, u niektórych troszeczkę później, ale generalnie ujawnia się do trzeciego roku życia i to, co nas niepokoi jako rodziców, pedagogów czy też opiekunów dzieci, to są przede wszystkim zaburzenia komunikacji, zaburzenia sensoryczne, czyli w odczuwaniu, poznawaniu świata, bo my jako człowiek uczymy się świata poprzez dotyk, poprzez smak, poprzez czucie, tak. To, co dla nas jest przyjemne, dla tego dziecka staje się niepokojące, poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych z rówieśnikami, poprzez odczytywanie mimiki twarzy, mowy ciała, różnego rodzaju gestów. Natomiast wszystkie sfery tych działań są u autysty zaburzone na różnym stopniu, różnej głębokości. Białostocki Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu to jeden z polskich pionierów w zakresie prowadzenia placówek, w którym osobom autystycznym udzielana jest specjalistyczna pomoc. Jedną z nich jest Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy. Na co dzień w ośrodku mamy 27 dzieci, to są dzieci w wieku od 3 do 21 lat i oferujemy im taką kompleksową terapię i edukację. Czyli mamy szkołę podstawową, mamy oddziały przedszkolne i mamy gimnazjum. Edukacja jest ściśle powiązana z terapią. W szkole podstawowej i w gimnazjum mamy dzieci, które potrzebują ze względu na skomplikowany obraz zaburzeń, takich dość specjalnych warunków nauczania, metod i tak dalej, i to im zapewniamy. Też myślę, że dopracowaliśmy się już, bo działamy kilkanaście lat, takiego bardzo nowoczesnego modelu pracy z dziećmi, z osobami autystycznymi, jeżeli chodzi o edukację i o pracę i o terapię, i dlatego chcielibyśmy też promować ten model, żeby tym osobom proponowano prawidłowe rozwiązania wszędzie, nie tylko u nas. Placówki prowadzone przez towarzystwo działają na europejskim poziomie. Pracuje w nich wykwalifikowana kadra. Jest to niesamowite wyzwanie na pewno, jeśli chodzi o nas, nauczycieli, że jest to ciągle takie poznawanie, odkrywanie dzieci i jak gdyby też poszukiwanie metod i form pracy, które by były dostosowane do ich potrzeb, możliwości i umiejętności oczywiście. O każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka walczą jego rodzice, dla których wraz ze zdiagnozowaniem choroby zmienia się całe życie. Jedną z takich osób jest pani Danuta Okrztulska, mama Macieja, pierwszego i jedynego w Polsce, niemówiącego, autystycznego studenta prawa.
szkole podstawowej, gimnazjum i liceum miał indywidualne nauczanie na terenie szkoły. Przeprowadzałam go, on siedział gdzieś w jakimś oddzielnym pomieszczeniu z nauczycielem i się uczył, a ja siedziałam na korytarzu, czytałam książki. Wszystkie książki z każdej czytelni, z każdej szkoły przeczytałam, które były takie bardziej atrakcyjne dla mnie. Natomiast studia to wyglądają w ten sposób, że jestem z nim na każdych zajęciach, na wykładach, na ćwiczeniach i notatki mu robię, przygotowuję do tego. Przyprowadzam go na dyżury do nauczycieli, ćwiczeniowców, którzy z nim się bezpośrednio komunikują, którzy sprawdzają jego wiedzę. No i później jestem na egzaminach jako osoba wspomagająca. Dla osób autystycznych każdy dzień jest wyzwaniem. To ważne, aby były przy nich najbliższe osoby, które dają poczucie bezpieczeństwa. Jestem mamą 20-letniej dziewczyny chorej na autyzm. Jest to osoba nisko funkcjonująca, która uczęszcza tutaj do ośrodka przy ulicy Pułaskiego. Mimo podjętych różnych działań jest to osoba, która poziom funkcjonowania jest w zasadzie na poziomie małego dziecka. Czyli jest to osoba, która posługuje się tylko kilkoma słowami. Mamy to szczęście, że rozumie mowę bierną, czyli możemy do niej mówić, nie musimy używać jakichś innych metod komunikacji. Natomiast jakby ona sama bardzo mało mówi. Życie z taką osobą jest bardzo trudne, w tym sensie, że osoby te mają pewien schemat postępowania, który musi być zawsze utrzymany. Na przykład wyobraźmy sobie taką typową sytuację poranku, kiedy wszyscy wstajemy, spieszymy się, musimy zdążyć na czas. Dla takiej osoby jest to w zasadzie obojętne. Ona musi wykonać różne czynności, zanim opuści dom, zanim opuści swój pokój. Moja córka nie chce wychodzić z samochodu i stoi na przykład pod samochodem. Wyjdź, chodź, idziemy do szkoły i ona po prostu sobie siedzi, bo na przykład jeszcze musi jakiś papierek porwać, musi jakąś czynność zrobić. No i w zasadzie pozostaje nam tylko albo siłowe, albo przetrzymanie się w związku z jakby wzrostem dziecka. Trudno jest się ciągle siłować, więc niestety musimy wymyślać, co by zrobić, aby dziecko po prostu przeszło na przykład pewne zadania w sposób prawidłowy. Nigdy nie zrozumiemy tego, co na co dzień czują osoby z autyzmem. Możemy jednak starać się poznać tę inność, zwalczyć towarzyszący jej lęk. Przecież to właśnie jest prawdziwy wymiar słowa integracja. Ogłoszenia. W imieniu Stowarzyszenia Kobieteria zapraszamy na spotkanie z autorkami poradnika dla zielonych rodziców Reni Jusis i Magdą Targosz. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia o godzinie 17 w lodziarni Bella Vita przy ulicy Rynek Kościuszki 22.